Cześć, jestem Atreus, to jest kolejny odcinek z Farminga. Jak widzicie, jestem tutaj w trakcie mielenia sobie na wióry drwa. Także napełniam już drugą przyczepkę, naczepkę, doczepkę, cokolwiek. Wyłączmy to. I tak. Jako, że nam się tutaj elegancko wzięły i podrosły nam plony, to trzeba je nawozić po raz trzeci już. Przynajmniej te trzy pola tutaj, 12, 14 i 15. Także gitara się ma na razie. A ja sobie biorę tego kombajna i tą nastawkę, tudzież header, tudzież doczepkę, tudzież cokolwiek. Ja to bym sobie podłączył. Dziękuję. I jadymy tam na pole, bo tam już nam urosło. Tylko co ja tam siałem? Co tutaj jest, powiedzcie mi, co tutaj jest? Wszędzie jest jęczmień. O, bardzo dobrze. Skoro tam wszędzie jest jęczmień, to się będziemy bawić w beleczki dzisiaj. Ja tylko header zmienię. Bo to jednak nie ten będzie nam potrzebny. Także ciśniemy na nasze poletka i będziemy kosić jęczmień. A tam potem myślę zasady sobie, nie wiem, soja albo coś. Pokos słomy bym tylko... Włącz pokos słomy. Dobrze. Czy to będzie mi teraz sypać elegancko słomę na ziemię? Halo, słomo, tak jest, to jedziemy! Ekspresowe żniwa. Ale tego nasypało. Będzie wesoło zbierać. Dobra. Także pokostkujemy sobie. A to za momencik. Trzeba tak sobie równomiernie rozsypać, żeby nie było problemu z wjeżdżaniem tutaj tym traktorkiem. Bo wjeżdżanie na kubki siana jest zdradliwe wbrew pozorom. Już słomy bardziej. Siano jest chyba z trawy. Nie wiem, z miasta jestem, nie znam się. Dobra. Ej, do przodu, jeszcze dwie rundy i będziemy mieli to pole z głowy. Widzicie, tempo ekspresowe. Trochę zwolnimy, żeby ta pryzma, to jest ten rządek słomy, był równy w miarę. Dobra. Przewracamy to, chyba będę wyłączał, bo szybciej się skręca. Elegancko, mamy 70% z tego pola. 11 tysięcy litrów.
Także jest cacy. No sypnij, dobra. No sobie do tej kubki. Okej. Już wszystko, dobra, jedziemy teraz tutaj. Widzę, wszędzie nam wyrosło. U sąsiadów też. To ja znaki zabieram ze sobą, ja kolekcjonuję znaki. Ten też wezmę. Także ekspresowo tutaj będziemy pokos robić i żeby sama była i potem będziemy zaraz to belować. Też pewnie ekspresowa, co? No już pełno. Oj, ty wróć, stój. Szalony. 14,5 tysiąca mamy już, dobra. Tą naczepkę bym sobie pożyczył jednakowoż. Na chwilę. Na chwilę bym pożyczył. Odjadę tym demonem prędkości. Dobra. Tu już się zmieszczę. L15 000 na napał. O, dobrze, dobrze. Ja to sobie składuję na razie tam pod wiatą. Poczekam, aż może kiedyś będzie jakieś zapotrzebowanie. Mocnik G zakończył pracę. Dobra, dobra, dobra. Tu sobie zrzucę to do kupy. To niech sypie. Pociągi, pociągi, pociągi. Ty. Ty malutki. Zapiemy go z tamtej strony. To znając życie, zapie też to pole. Także nie trzeba będzie przestawiać. A myślę, że jak będziemy mieli opryskiwać ten szerszy, ten doczepiany do tyłu, nie? Rozkładany, to będzie jeszcze szybciej. Także ty pracuj, ja biorę waltrę. Tak ciebie. Skończ to rozdobywać. Lecimy na pole. Zaraz to będziemy zbierać. A to też tą białą waltrą, bo tam nasza czerwona chyba nie uciągnie kostkarki. Mogą być problemy. Także sypmy ten jęczmień tutaj. Z tym mam, nie wiem co zrobić. Pomyślimy. No to niż w połowie, elegancko. Ty tu syp, zostało 4000, dobrze. Znaczy 499 coś chyba. Coś gdzieś wysypał na bok chyba. Coś gdzieś zgubił. No dobra. Sypniemy większą kupę, czemu nie? Chowamy rurę, bo aerodynamika. Jedź! Na kubka mi z tyłu, no trzeba będzie pozbierać.
Joo. I raz, dwa zrobione pole. Będziemy potem kupkać kostki. To też będzie bardzo zajmujące zajęcie. A potem będziemy co? Ciułać na jakieś może zwierzątka. Oj, co mi halo, co mi skręca? Jak ja to potem zbiorę? Slalom gigant jeszcze co? Dobra, potem to po to wrócę. Nie, patrzcie, mam 80% już z tego pola. Dobre plony. 95%. Tak, 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 się wrócę po tamto. Jadę wszystko, jadę wszystko. Dobra. Potem się jakoś to pozbiera. Wsypmy. Ruszaj, malina. Po pieniądze! Dobra, syp. Jak tam opryskiwacz? No patrz, mówiłem, załapał to pole. Elegancko. Elegancko. Pięknie, tyle pieniążka tu jest, patrzcie, tu pieniążka. I ostatni pasek. Paska mamy prawie 3000 litrów. Bardzo fajnie. Dobra, żniwa zakończone. 15 minut żniw? Kurde, kto by tak nie chciał? Wysypmy te szaleńcze ilości. Dobra. Znowu się połamie tutaj sobie ośki na tych na torach. Jadę to odstawić, potem odstawiamy sobie do silosu jęczmień. I zabieramy się za belowanie. Tam nam samotny jeździec po polu gna.
No, dajesz. Nie miel w miejscu, tylko jedziesz. Przydało mi się trochę dużo pracy. Trochę dużo. Bardzo ładnie po polsku mówisz, Atreuku. Trochę dużo pracy. Trochę dużo ciężkiej pracy. Tachanie belarki nie jest łatwe. Zapewne. Okej. Ja to sobie tu zostawię. No tak, w drzewku. Bieramy blarę. Zobaczymy, jak to się kostkuje teraz. Teraz sobie rozłóżmy. Rozłóżmy ładowacz. Włączmy. Zbiera, a ja przyspieszę. Znaczy tutaj nie przyspieszę, mam tą cholerną górę. Niespecjalnie chcę zbierać to. Halo. Bierzesz? No zbierz to kupę siana, słomy. Halo. Dobra, co tak po bokach. To będą z tym zabawy, oj będą. No, wróćmy, zbierzmy to po raz ostatni. Będzie wesoło. Dobra. Czy już kupkasz? Jeszcze nie kupkasz. Tutaj też będziemy musieli to jakoś na dwa razy wziąć, tak po boku, o. No elegancko tak z boku jak bierze. Dobra. Bardzo proszę, już mi proszę pomocnik Kiot nawoził wszystkie pola. Eleganczko. Tam jest jakaś wielka, wielgachna pryzma na 3 razy, albo 4 pewnie. Słodki Jezu. To będziemy musieli w koło jeździć tego. Ja to odepchnę. Wesoło, nie powiem. No maja to by człowiek to wziął, rozgarnął to widłami czy czymś, nie? Jeszcze utopiłem w tym kostkę. Nie, że są walce do rozpychania, nie będę kupował walca przecież, halo. Jedź. To już są mniejsze. Ora, te małe to tam się potem zaora. Tu gdzieś zakultywuję, bo nie mam jeszcze pługu, bo nie mam tak dobrego ciągnika na pług. Niom, 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 niom. Dobra.
Lecimy na pole obok. Tam jeszcze większa pryzma jest. I kostkuję tu. Myślę, że z pracownikiem byłoby problemy tutaj przy nawracaniu, by się pewnie pogubił. Też na dwa razy pewnie zjemy, co? Nawet więcej. Powolutku. Panią kostkę proszę na bok. A nie zjadło, dobra. No, to będzie wesoło. Nie zje całości, no nie. Tam poprawienie, jak będziemy nawracać. Jezu! Wybaczcie, miałem taki mały, nagły telefonik, ale już wracam tutaj normalnie. Jedziemy! Ciś malina! Szybki telefonik. Nie chciałem ciąć, bo to wiecie, tam szkoda. Szkoda czasu. Dobra! No znowu mi ciął. Co za bajza. Ale dobre! A tu nie było? A znikła? Zostawiłem ten pasek przecież z boku, nie? No dobra. Omnomnamy dalej. Omnomnamy dalej. Puść mnie i... Ciś. Dobra, słomka. Tutaj mamy slalom. I wielka kupa do zjedzenia. Ale dobry, ale dobry. Takie dobre, że na raz nie mogę zjeść. Kek. Dobra. Ale zbieranie będzie przynajmniej szybciej. To ja się tak wgryzę najpierw bokiem. O! Już się zagotowało coś. Woda na herbatach. I lecimy. Dobra. Jedna na drugiej widzę. Zrobimy jeszcze to tutaj zagubione. I tutaj też tak na kan wjedziemy. A tu już po całości. Prawie.
Okej. Ostatni nawrót. 500 na pensję poszło. Jezus Maria, to ja im płacę za robotę, a potem jeszcze je muszę dopłacić? Czy oni ciągną kasę, jak pracują u mnie? Chyba, że to nie wiem. Za nawóz i te inne. Dobra, omnomnaj powolutku, powolutku jedz, bo się udławisz, tak? Dobra. Ostatni nawrót. Co, wyłączmy i rozładujmy z... Z! Czemu nie działa, halo? Nie mogę rozładować prasy. Ciskam z, jako nie słyszycie. Ale nic! No z, jak nic. Zmienię opój, zmienię prędkość, jak to by tam padło, jak tak są, no nie. No nic, nie mogę tego rozładować. Trudno. Mam tu te trzy kostki pewnie. Serio nie mogę? Nic? No nie mogę. No nie mogę! Jak zaczepię drzewo? Też trzyma się. No i no dobrze, lecimy z tym. Naparkuję sobie pod tą wiatą. I lecimy po samozbierającą. Ale tu się to sobie chyba pozbieram już poza nagraniem. Część sobie gdzieś odstawię, może tam koło tych wiór. Uf. Część sobie zostawię. Myślę, tak z jedną naczepkę sobie zostawię, część sprzedam. I cóż. To było na tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.